San Francisco. Dyrekcja kolei Central Pacific. Stary drani, jak się masz? Świetnie. Myślałem, że dałeś za wygraną. Przecież mnie znasz. Owszem. Dowiedziałem się, że w przetargu zostało nas tylko dwóch. Masz szpiega. To się czasem opłaca. Kiedyś podebrałem ci kontrakt na 3 statki, bo miałem szpiega. Pamiętasz? Była ruda. To było dawno, a ja byłem młodszy. Mieliśmy parę niezłych przygód. Nigdy nie było nudno. I nie będzie. Postawię ci drinka bez względu na to, kto dostanie zlecenie. Dziękuję. Chodźmy, niech nam przekażą złe wieści. Ty pierwszy. Jest zguba. Panie Fuller, czekaliśmy na pana. Przejdźmy do rzeczy, panowie. Proszę, tak to będzie wyglądać. Będziemy potrzebować dużo drewna i to szybko. Dostawca będzie musiał dać nam gwarancję na piśmie, że wywiąże się z terminów. Im szybciej kolej połączy wschód z zachodem, tym lepiej dla całego kraju. To duży, ważny kontrakt. Musieliśmy podjąć trudną decyzję i wybrać jednego z panów. Drugiemu zaoferujemy mniejsze zlecenie. Ja i moi synowie jesteśmy zaszczyceni, że możemy w ogóle uczestniczyć w tym projekcie. Ja nie jestem taki szlachetny. Chcę mieć cały bochenek, nie okruszki. Panie Fuller, przykro mi, podpiszemy kontrakt z panem Cartwrightem. Pan będzie dostarczał drewno na wagony i podkłady, ale pan Cartwright na wiadukt. Szczegółowa umowa będzie gotowa wieczorem. Gratuluję. Bardzo panom dziękuję. Barney, mam nadzieję, że zniesiesz to rozczarowanie. Litujesz się nade mną? Panowie, mam spory zapas drewna. Gdyby coś się stało panu Cartwrightowi, budowa kolei będzie zależała ode mnie. Barney, chyba nie zapomniałeś, że mamy się napić. Ależ skąd? Przegrywa pan z godnością, panie Fuller? Owszem, ale ja mu do końca nie ufam. Bonanza. Występują Odpoczynek.
Panie Cartwright, do pana z dyrekcji kolei. Dać panu coś do picia? Nie, dziękuję. Pięknie. Najpierw zażądali dodatkowych koni, a teraz chcą mieć 200 drzew na poniedziałek, a potem 50 każdego dnia. 50 dostarczymy, ale 200? Nie mamy koni. Może wezmę jakieś z kopalni. Popytam w mieście. Adamie, widziałem, jak paru pilarzy popijało przy pracy. Musimy to ukrócić, zanim ktoś straci rękę albo nogę. Nic nie mogę zrobić. Jak ktoś chce pić, pije. Nie mogę być wszędzie. Szef ekipy jest odpowiedzialny za swoich ludzi. Walczymy z czasem. Niech nikt się nie obija. Terminy naprawdę nas gonią. Wiem, że jesteście zmęczeni. Zgadza się. Chcielibyście odpocząć przez parę dni. Dzięki, tato. To się wam należy. Wspaniale. Ale najpierw skończymy tę robotę. Jakiego koloru jest dziś niebo? Jakiego koloru jest niebo? Niebieskiego. Nie spojrzał pan w górę. Zgadywał pan. Kiedy ostatnio spojrzał pan w niebo? Wracaj do ostrzenia siekier. Rano będą nam potrzebne. Będą gotowe. Słyszał pan o człowieku, który nie widział lasu, tylko drzewa? Zabłądził i nigdy nie wyszedł. Gdyby trochę zwolnił i spojrzał w górę, zobaczyłby promień słońca albo stado gęsi lecące w stronę polany. Ale on się miotał, jak pan. Daję sobie radę. Szanuję pana za ciężką pracę, ale czasem trzeba zwolnić. Zatrzymać się. Znaleźć czas na to, żeby podziękować za błogosławieństwo życia. Ktoś, kto tego nie robi, będzie miał nagrobek z napisem: tu leży człowiek, który zbyt długo odmawiał sobie w życiu radości. Teraz jest za późno. Dzięki za ostrzeżenie, Gabe. Zawsze ciężko pracowałem, nie zmienię się. Dziadku! Jody, Marta, pomogę ci. To mój wnuk. Przywitaj się z panem Cartwrightem. To moja córka Marta. Nazywa się Fletcher. Ma pani wspaniałego syna. Nie ma pan nic przeciwko temu, że Marta przywiozła tu mojego wnuka? Nie, ale niech uważa, tu jest niebezpiecznie. Jest ostrożny. Widział, jak jego tato zginął, ujeżdżając oszalałego Mustanga. Wszyscy bardzo to przeżywamy. Pokaż mu koryto. Dobrze. Chodź, Jody. Współczuję pani z powodu śmierci męża. Ja i Gabe nie zawsze się zgadzamy, ale cieszę się, że pani synek ma takiego kochającego dziadka. Proszę przyjeżdżać z małym, kiedy tylko pani zechce. Get me
Potrzebne mi konie. Nie mam. W zeszłym tygodniu miałeś. Myślałeś, że czekam tylko na ciebie? Wynająłem je komuś innemu. Odbierz je. Ja je odbiorę. Kto je wziął? Barney Fuller. Oczywiście. Może się z nim dogadasz. Nie doczekanie jego. Do zobaczenia. Słyszałeś? Nie doczekanie. O co ci chodzi? Zamierzasz triumfować? Nie mam czasu. Wręcz przeciwnie. Szpiedzy mówią mi, że podkłady leżą już na odcinku kilku mil. Ludzie nie mają co robić. Mam nadzieję, że nie zapłacisz kary za niedotrzymywanie terminów. Byłbyś zachwycony. Nie, chcę ci pomóc. Mogę ci użyczyć drewna. Posłuchaj uważnie. Nie wezmę od ciebie ani jednej deski. Drewno na wiadukt będzie pochodzić z Ponderosy. Oby tak było. Ale pamiętaj. Barney Fuller zawsze pomoże przyjacielowi. Jak znajdę jego przyjaciela, powiem mu o tym. Adam? Te kłody powinny były stąd zniknąć dwa dni temu. Blok się zepsuł, Hoss go naprawia. Tylko tego brakowało. Jedź na budowę i uspokój ich. Powiedz, że jutro o świcie dostaną drewno, choćbym miał ściągnąć ludzi z całej okolicy. A wy co? Piknik urządzacie? Dlaczego blok nie jest naprawiony? Nie da się go naprawić. Czekamy na nowy. Przecież jest ich mnóstwo w magazynie. Nie. Gabe Hoss mówi, że nie ma bloków. Dlaczego? Zapomniałem je przywieźć. Tak? Posłałem ludzi do miasta. Za godzinę je przywiozą. Za godzinę. Ile czasu się z tym męczycie? Godzinę. Dwie godziny stracone. Słuchaj. Te wszystkie kłody mają stąd zniknąć do wieczora. Rano mają być na budowie. Blok może się rozpaść w każdej chwili. Może, ale nie musi. Zaryzykujemy. Barney Fuller powiedział mi, że będę miał kłopoty. Teraz wiem dlaczego. Bo nie rozumiesz, że podjąłem zobowiązanie. I wywiążę się z tego, czego się podjąłem. Czy to jest jasne? Tak. Do roboty. Niech pan wciągnie w płuca to powietrze. Jest jak lekarstwo. Nie zawracaj mi głowy. Zapomniałbym... Jody zrobił go specjalnie dla pana. Trochę mu pomogłem, ale proszę mu o tym nie wspominać. Prosił, żebym go panu dał. Podziękuj mu. Hoss, to nie wytrzyma. Dawaj, zaczynamy. Podziękuję mu. Uważajcie. Ruszajcie się, szybciej. Charlie, odsuń się. To nie szkółka niedzielna. Co? Musimy uważać na ten blok. Będziemy uważać. Ruszajcie. Pogońcie konie. Jej, podaj mi hak. Już. Do góry. Ciągnij. Ciągnij. Nie wytrzyma. Gabe. Tato, co z Gabe'em?
Co z nim? Co z Gabe'em? Nie żyje. Zabiłem go. Boli? Jest sztywna. To mnie. Jak rana się zagoi, zostanie tylko mała blizna. Używaj laski. Witajcie. Jak się czuje tato? Niezbyt dobrze, ale ja nie mogę mu pomóc. Jakieś komplikacje z nogą? Nie, rana się goi. Więc o co chodzi? O jego psychikę. Nie może się otrząsnąć po śmierci Gabe'a. Uważa, że to jego wina. Wiemy. Możemy coś zrobić? Niech wraca jak najszybciej do pracy. Jest tam potrzebny. On też tego potrzebuje. Do zobaczenia. Doktor mówi, że możesz wracać do pracy. Przynieś mi kasetkę z pieniędzmi. Ostatnie sprawozdanie. Możemy zacząć wycinać przy uskoku, jeśli się zgodzisz. Rób, co uważasz za stosowne. Josephie, niech ktoś to zawiezie córce Gabe'a, pani Fletcher. Jeszcze dzisiaj. Musimy chyba wracać do pracy. Nie możesz się obwiniać w nieskończoność. To był wypadek. To prawda. Ciężko pracowałeś. To cała twoja wina. Pracowałem tak ciężko, że kazałem innym ryzykować życie. Od dzisiaj Ponderosa należy do was. Wy podejmujecie wszelkie decyzje.
Mieliście być przy uskoku. Co się stało? Nie ma zaprzęgów. A gdzie są? Przyszli po nie ludzie z miasta. A wyście je oddali. Mieliśmy strzelać? Nie, wykonywać swoje obowiązki tak jak ja. Gdybyś był prawdziwym szefem, wiedziałbyś, że coś się szykuje. Chcesz się ze mną zamienić? Nie. Chciałbym, żeby tato wrócił i żebyśmy robili, co do nas należy. Jedźmy do miasta i dowiedzmy się, o co chodzi. Biznes jest dla mnie najważniejszy. Dostałem dużo lepszą ofertę. Przyjaźń, nie ma tu nic do rzeczy. Zawarłeś z naszym ojcem umowę, że dostarczysz nam konie. Z waszym ojcem, nie z wami. Nie uprzedziłeś, że chcesz się wycofać. Próbowałem. Pojechałbym do Bena, ale połamało mnie w krzyżu. Poprosiłem, żeby on przyjechał do mnie, bo chciałbym zmienić warunki naszej umowy. Ale on nawet mi nie odpisał. Potrzebne nam konie. Chciałbym wam pomóc, ale o takie konie jest bardzo trudno. Wszystkie są już zakontraktowane. Gdzie? U Barneya Fullera. Młodzi Cartwrightowie, postawię wam po drinku. Znacie mojego majstra Jesse'ego Wade'a. A to drwale, Tom, Jake, Chris. Chcemy odzyskać zaprzęgi. Wybieram się do waszego ojca. Co za pech. Wypadek, opóźnienia dostaw. Takie rzeczy zawsze się zdarzają. Siadajcie. Mówiłeś coś o zaprzęgach. Jeśli do rana nie wrócą do Ponderosy, to co zrobisz, młodzieńcze? Naślesz na mnie szeryfa? Miałem pełne prawo zakontraktować te zaprzęgi. Interesuje mnie, dlaczego pan to zrobił. Jutro zaczynam transport drewna na budowę wiaduktu. Tak zdecydowali dyrektorzy kolei, czy pan? Mówiłem waszemu ojcu, że kolej może się zwrócić do mnie, jeśli Cartwrightowie zaczną się spóźniać z dostawami. No i spóźniają się. Nasz ojciec zawarł kontrakt na dostawę drewna na budowę wiaduktu. Nie korzysta pan z tych zaprzęgów. Chcemy je zakontraktować. Jakie są pańskie warunki? To nie wchodzi w grę. Poza tym rozmawiam tylko z szefem. Teraz będzie pan rozmawiał z nami. Koniec rozmowy. Wracajcie do swojego potężnego tatusia. Może jemu uda się ubłagać pana Fullera. Dosyć. Bardzo ładne przedstawienie. Ale nic więcej. Żeby prowadzić interesy jak ja i wasz ojciec, nie wystarczy mieć silne pięści. Powiedzcie tacie, żeby nie wysyłał dzieci, żeby załatwiały sprawy dorosłych. Adamie. Doktor mówi, że wasz ojciec może chodzić. Dlaczego sam tu nie przyszedł? To nie pańska sprawa.
Barney znowu stosuje stare sztuczki. Uważajcie na niego. Zawsze coś knuje. Co mamy zrobić? Zróbcie, co uważacie. Ciebie to nie obchodzi? Przez całe życie obchodziło mnie jedno, żeby być najlepszym. Nie widziałem lasu, tylko drzewa. Nigdy nie jest za późno, żeby się zmienić. Tato, to by była wielka strata. Jesteś w kwiecie wieku i chcesz ze wszystkiego zrezygnować? Nie. Zacznę żyć inaczej, póki nie jest za późno. I tak przejęlibyście Ponderosę. Nadszedł ten moment. Nie o to mi chodziło. A o co? Hoss chciał powiedzieć, że jesteś nam potrzebny. Spójrzcie na to z mojego punktu widzenia. Nie możemy, bo to nie jest twój punkt widzenia. To był punkt widzenia Gabe'a. Nie mieszaj go do tego. Dla Bena Cartwrighta. Dla pana. Odesłała pieniądze. Napisała dlaczego? Nie musiała. Co tu masz? To fort Fletcherów. Chronimy osadników. Przyda nam się jeszcze jeden fort, Jody. Jak pan się nazywa? Hoss Cartwright. Jest twoja mama? Jest w domu. Mamo? Chciałbym z panią porozmawiać. Uciekaj. O co chodzi, panie Cartwright? O mojego tatę. Obwinia się o śmierć Gabe'a, pani ojca. To był wypadek. On tak nie uważa. Pomyślałem, że gdyby pani z nim porozmawiała, jest pani córką Gabe'a, może by go pani przekonała. Zastanowię się nad tym. Bylibyśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję. Czy pana tata dostał konika ode mnie? Tak. Jeśli mu się podoba, zrobię drugiego, żeby miał parę. Dobrze. Powiem mu. Znalazłem to w szopie. Dla pana. Może pan robić ładne rzeczy. Niedobrze, że pan tak tu siedzi. Zje pan coś? Nie, dziękuję. Jak pan zgłodnieje, proszę zawołać.
Nie wiedziałem, że leżysz w łóżku. Mogę wejść? Jak się czujesz? Dobrze. Usiądź. Martwię się o ciebie. Naprawdę. Miewaliśmy utarczki, ale one nigdy nie dotyczyły spraw osobistych. Wiesz o tym. Wiem. Wczoraj przyjechali do mnie twoi synowie. Słyszałeś o tym? Powtórzyli ci, co powiedziałem? Tak. Że dzieci nie powinny załatwiać spraw dorosłych. Nie doceniasz ich. Są lepsi niż ja. Naprawdę? Nie sądziłem, że stać cię na coś takiego. Walczę tak, jak mi pozwala przeciwnik. Popełniłeś błąd. Czyżby? Udzieliłeś im światłej rady? Nie. Sami podejmują decyzję. Ben Cartwright się zmęczył i abdykował? Nigdy w to nie uwierzę. Nie interesuje mnie, w co wierzysz. Nie zamierzam już sprawdzać twoich blefów. Widzę. W takim razie mam wolną rękę. Zawsze mi się podobał ten dom. Może kiedyś go kupię. Nie szanuję ludzi, którzy się poddają. Nie zawracam sobie nimi głowy. Tratuję ich i idę dalej. Ben Cartwright, którego znałem, nie pozwoliłby. Ale jego już nie ma. Nie bawi mnie walka z człowiekiem, który jej nie podejmuje. Wracaj do łóżka. Dokąd zabieracie te konie? Na wyrębę. Po co? Żeby ciągnęły kłody. To konie wierzchowe. Wiem, ale innych nie mamy. Watts nie powinien zabierać tych zaprzęgów. Zabrał je, bo... Bo? Nie interesuje cię, czy zbudują ten wiadukt. Nic cię nie interesuje. Wreszcie to zrozumieliśmy. I wzięliśmy sprawę w swoje ręce. Ty możesz robić, co chcesz. Nie pytamy cię o nic, więc ty też o nic nas nie pytaj. Pani Fletcher, witam. Przejeżdżałam tędy i... Cieszę się. Proszę, Hopsing zaparzy herbatę. Nie zostanę długo. Jody został z sąsiadką. Proszę usiąść.
Nie przyjechałam tu przypadkowo. Wie pan, po co przyjechałam? Może zmieniła pani zdanie w sprawie pieniędzy? Nie. Nie chciałem pani obrazić. Nie poczułam się obrażona. Więc dlaczego je pani odesłała? Nie potrzebujemy takiej pomocy. Jak sobie dacie radę? Mój ojciec nas nie utrzymywał. Jestem krawcową, wie pan o tym? Tak. Chciał pan uspokoić swoje sumienie, prawda? Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się stało. To był wypadek. Nie doszłoby do niego, gdybym nie wywierał takiej presji. Pani ojciec mi to tłumaczył, ale nie słuchałem. Jest pan człowiekiem czynu. Mój ojciec był marzycielem. Pan zbudował Ponderosę. On budował zamki z piasku. Nie pomaga mi pani, usprawiedliwiając mnie. Ludzie codziennie giną w wypadkach, jak mój mąż. To niczyja wina. To ja jestem winny śmierci pani ojca. To ja go zmusiłam, żeby poszedł do tej pracy. Czy przeze mnie zginął? Mój mąż stracił życie, ujeżdżając konia. Tak utrzymywał rodzinę. Czy przez nas zginął? Nie możemy wiecznie rozpamiętywać każdej śmierci i każdego naszego błędu. Musimy żyć. Ja dla Jodiego, a pan dla synów. Muszą ciągnąć w trójkach, jeśli w ogóle coś uciągną. Nie mamy wyjścia. Ładujcie. Odchodzą. Żądają wypłaty. Przyprowadziliśmy konie. To kolejna sztuczka Barneya Fullera. Mnie nie słuchają. Może ty ich przekonasz. Istnieje niepisane prawo, że drwale nie odchodzą bez ważnego powodu. O co chodzi, Mike? O warunki. Jakie warunki? Wasz ojciec był tu przewodnikiem stada. Wygląda na to, że już nie wróci. Nie będziemy mu już potrzebni. Nie powiedziałem wam o czymś. Teraz ja tu jestem przewodnikiem stada. Nie ma znaczenia, czy nasz ojciec tu wróci. Ja przejąłem jego funkcję. Komuś się to nie podoba? Czekam. To ciekawe. Popatrzmy. Nie mnie, jego. To on jest szefem. Walnij go. Całkiem nieźle. Macie jeszcze jakieś wątpliwości? Kto chce pracować, niech zostanie. Reszta może odejść.
Ale tak czy inaczej, wiedzcie, że Ponderosa będzie nadal funkcjonować. Wbrew wszystkiemu. Wracajmy do pracy. Miło cię widzieć. Co robimy? Musimy odzyskać zaprzęgi. Mogę was o coś prosić? Pozwólcie, że ja to załatwię. Wysłałem ci wiadomość. Chciałem jechać, ale połamało mnie w krzyżu. Przestań. Nie możesz mnie tak traktować. Nie przyjechałeś do mnie. Przyjechałem teraz i teraz to załatwimy. Nie mogę ich odebrać. Odbierzesz tyle, ile zdołasz. Resztę przyprowadzisz później. Posłuchaj. Zachowałeś się jak koniokrad. Koniokrad? Tak. To moje konie. Ale ja za nie zapłaciłem. Przyprowadź je. Ben, wstałeś z łóżka i chodzisz bez laski. Wyjdź spod tej doniczki, to ci powiem. Nie, lepiej ty wyjdź do środka. Usiądziemy. Chodź tu. Kolej nie zerwała ze mną kontraktu. Zapłacę karę za opóźnienia. Ale wiadukt zostanie zbudowany z drewna z Ponderosy. Jeśli staną nam na drodze twoi ludzie, rozprawimy się z nimi tak szybko jak z drzewami. Schowaj to, Jesse. Pomyliłem się. Byłem święcie przekonany, że dałeś za wygraną. Co się stało? Ktoś mi powiedział coś mądrego. Co? Że nie można się przeciwstawiać własnej naturze. Nie głupie. Powiedział mi to przyjaciel. Na razie mam tylko te. Odsuń się, chłopcze. Powiedziałem, odsuń się. Dziękuję, Watt. Witaj w domu, Ben. No proszę. Najpiękniejszy wiadukt na świecie. Bałem się, że nie powstanie. Myślałem, że nie będzie mnie to obchodziło. My cię znamy lepiej. Tato, obiecałeś nam odpoczynek. To będzie zależało. Od czego? Od przewodnika stada. Buchaj się zgodził. We'll be right back.
Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Ciunal.